Tam, taradam, tam, tam, tam! Chuj, ale stabilne. Ciężka służba. Tętnią życiem, cieszą się. To ja nie wiem. Bartku, Bartku, Bartku! Hej, kochani, cześć. Jak widzicie, chociaż wiadomo, że nie widzicie, mknę ulicami Poznania w poszukiwaniu duszy, w poszukiwaniu esencji poznańskiej. Zapraszam. Dzień dobry. Ja sprawę ten. Pani wnuk to Paweł, tak? Pomyślałem, mam taką samą czapkę, podejdę, zapytam. Jak tam sytuacja? Chuj, ale stabilnie. Szczerze? Możesz kłamać. Tam, taradam, tam, tam. O kurde, dobra, no. Przepraszam panią bardzo, czy pani lubi Mickey Mouse? Tak. Lubi pani, tak. Stąd getry. Tak. Pozytywnie raczej. Pozytywnie, co najlepszego? To ja nie wiem. Ja to lubię na skatepark jeździć. Zjedliśmy kawkę, wypiliśmy ciastko, jest wszystko dobrze. Kaczer Donald też wchodzi w grę? Też. A Goofy? Też. Nie? Co kupione? Bułeczka, jakiś... Nie, no pączuch. Tak, z malinami i z tą czekoladą. Od razu uśmiech widzę. Tak. Komplementuję fryzurę, to po pierwsze. 16-17 wiek, tak bym tutaj wcelował. Tak. Czy w tej czapce da się jeździć na desce? W tej średniej akurat. Tak, na padzie. No takie mam, takie czy mogę z tyłu zobaczyć, jak wygląda od tyłu? No, proszę. No rewelacja. Proszę pana, rewelacja. Świetnie pan wygląda, najlepszego, idę dalej. Dzięki, pozdrawiam. Taką inną, taka co nie spada z głowy, bo ona spada, jak gadawca na obiekt. O kulisy pracy policjanta Jeżyckiego zapytać. Szybkie pytanie, bo ja przyjechałem z Gdańska i robię film o Poznaniu. Ciężka służba, proszę pana, ale... Czego można pani życzyć? Tylko zdrowia. Tego zdrowie. Świetny ma pani wózeczek taki. Dziękuję. Ale getry i tak rewelacja. Dziękuję. Spacerując ulicami Poznania, nie sposób nie ulec wspaniałej poznańskiej architekturze. Pierwsza rezydencja Gargamela, ale zaraz z drugiej strony coś pięknego, coś cudownego. Szybkie pytanie, o kożuszek, czy ciepły jest? Bardzo ciepły. Rewelacja? A jaka zakres temperatur, jaki? Od ilu do ilu mniej więcej? Wziąłem go do minus 15. Chciałem zapytać o sytuację. Czy wszystko dobrze? Tak, nic? A dobrze. Jestem nieogarnięta. Nie, to świetnie wyglądasz. Nie, jestem w ogóle niepomalowana. Nie, mi się podoba. Nie mogłem nie podejść. Usługi krawieckie u Małgosi. Jak się biznes toczy? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Nie narzeka pani? Nie. A jak sytuacja ogólnie? Bo to jesień, wiadomo, taki trochę smutek nie, się wkrada w serca. Nie, nie, u pani nie. A pani Małgosia, pani jest panią, tak, Małgosią? Czyli tak. Pani jest tutaj, daje twarz temu biznesowi. To uśmiechu jeszcze więcej. Panią pozdrawiam, świetna kurtka. Proszę się nie... Czy to jest ciężka praca? Oczywiście, że ciężka. Ciężka. Pan najbardziej zapracowany, widzę. Oczywiście. Co jest najcięższe według pana? Stanie. Kierownik... Stanie, nic nie robię. To jest ciężkie. Chciałem koniecznie skomplementować pani pompon na bereciku. Rewelacja. I tutaj też kolejna ciekawostka poznańska. Pomiędzy outlet ślubny, a automat parkingowy. Pięknie został wpasowany krzyż i taki mały placyk, w którym można się zadumać. Pytanie jedno. Czy pan jest poważnym urzędnikiem, czy umie pan zażartować? I to, i to. Do jakich żart pan zna taki na szybko? Żart Żubaszkowej. Dobra. Jeżeli istnieje prawdziwa miłość, to nawet małżeństwo jej nie przeszkodzi. Najlepszego, dzięki. Tak. Co koniecznie muszę na Jeżycach zobaczyć? Nie, wszystko, Jeżycy to w ogóle życie. To można czereśniak zobaczyć. Pan ma czereśniak, przepraszam. Bo to jest w tej pancerni ten czereśniak. Nie, czereśniak był w 400-latku. Jak? W 4 pancerni? Nie, coś pan mnie ładuje chyba. Nie, w 40-latki był ten. A to maliniak był. Maliniak. Mogę zapytać, co się dzieje? Nie. A pan maliniak nie chce powiedzieć, a pan? To jest czereśniak. To tu jest pełno ludzi, to prawda. No dobra, i co robią? Jedna rzecz, najczęściej. Śmieją się, rozmawiają. To jak wakacje. Tak, tu bardzo, tu tętnią życiem, cieszą się, naprawdę. To może są chorzy jacyś, cały czas nie. To ja zaśpiewam. No. Bartku, 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 życzę ci miłego dnia. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. O sytuację chciałem zapytać pani. Uśmiech widzę, czy dobra jest sytuacja? Zła. Zła jest, ale uśmiech jest. To tak połowicznie. Ja się zawsze cieszę. Wszystko najlepiej. Naprawdę? Tak. Jak to robicie? Co zrobić, żeby było dobrze u was? Żyć chwilą. Najważniejszy to jest dzień dzisiejszy. Nie ma wczoraj, nie ma jutro, jest dzisiaj. Nigdy nie myślę, co się może zdarzyć. Negatywnych scenariuszy nie. W skali od 0 do 10. Ja jestem na 15. Na 15. U pana widzę dobrze, bo lekki uśmiech, wąsik, dobrze przygolony. Jest okej. Okay. U pana troszkę krócej wąsik. No bo... A tutaj, jak widzicie, mijam takie poznańskie, jeżyckie lwy. Wystarczy, że mając taki zwykły garaż, w takiej zwykłej kamienicy postawicie takie dwa piękne cementowe lwy i od razu wydaje się, że dom jest bardziej prestiżowy i chce się w nim bardziej mieszkać. Przepraszam, pytanie mam. Jedno szybkie. Łatwiej jest tutaj u góry czy na dole? No podejść.
A pan wczoraj, to pan jest Maliniak. Mały konstruktor, cyfelki, literki, gorące igraszki. Jak masz humor, to czym sobie poprawiasz? Antydepresantami. Po prostu nic innego nie zostaje teraz, jak tylko się uśmiechać. Tam. A tutaj mój ulubiony sklep z modą, sklep Miss. I coś pięknego, nowa kolekcja, burgerownia Krowi Placek już jest nieczynna. Nie wiem, czy po prostu nazwa coś nie tego. Mając trzy emerytury, to ja w Polsce mogę doby w miarę. Jak to się robi? Ja mam zero na razie emerytury. No musi pan jechać do Norwegii, popracować 40 lat, do Finlandii 12 lat, ale mam jeszcze Polską. 680 zł mi dali. Z której jest pan najbardziej dumny? No jestem z tej Polski. Zobaczyłem pana wąsy, a jestem wielkim fanem wąsów. No. Muszę skomplementować, rewelacja. Jak długo wąsy? Bo mi nie rosną. Ja nie golę w ogóle. A od kiedy? I tam 16, w sensie 16 roku życia? Nie, no później, tam 20 któryś. No. 20 któryś i no. Cały czas? No. Do końca? Do końca. Czego można życzyć panu? Zdrowia przede wszystkim. To zdrowia życzę. Świetnie. Również, dziękuję. Żeby każdy miał taki optymizm. To panu życzę wszystkiego dobrego. Kurde, ale jesteście super. Zdrowia! To życzę zdrowia! Szybkiego wyjazdu za granicę. A wyjeżdżasz gdzie? Myślę, że niedługo tak, do Norwegii. Do Norwegii. To tego ci życzę, trzymaj się, świetnie wygląda. Dzięki bardzo. Cześć. Czy tam rumieńce na twarzy, czy to zimna? Choroba. Choroba, to zdrowie życzę w takim razie. Dziękuję. Trzymaj się, dzięki. Na razie, cześć. Piątka. Dużo zdrówka, szczęścia, rób to co robisz, bo jesteś zajebisty. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Dzięki, cześć. Przepraszam pana, czy to pana autko? Rewelacja. Kręcę film o Poznaniu, nie mogłem nie podejść. Długo jest pan posiadaczem? 11 lat. 11 lat? Chce pan zmienić, czy na razie pan... Nie zmieniam. Dobrze się sprawuje? Łoczówek. To najlepszy plus i największy minus. 45, mało pali. Mało pali, a z minusów? Czy nie ma żadnych? Nie ma żadnych. Żadnych minusów? Cała rodzina się zmieści? Tak. Kurde, rewelacja. Czego można życzyć panu? Zdrowia. Zdrowia panu? A, jeszcze jedno pytanie, bo pan ma taki lekki brzuszek. Zaokrąglił się pan. Tak. Czy to nie jest przeszkodą w kierowaniu tym? Ale gdzie to było miejsce, nie pan sobie usiądzie, mi pan widzi. Rewelacja. Nie, no nie będę pana, wie pan, krępa, ale widzę kot z tyłu chyba na tym. Bo ja włożę sobie narzędzia. Aha, żeby mnie pobrudziło. Żeby pobrudziło skrzynki z narzędziami, jak instalator, wie pan. Dobra, no bo tu widzę coś. Akumulator zabieram, żeby mnie podpierdolili. A, no dobra. Bo sąsiadowie podjebali, zostawienia dymcy rozjebany. Ale w tym, z tego samochodu, myśli pan, że zajebaliby? No, te, to bo to mała Toyota, staro te. No. Podjebali, wyjeździli paliwo, stawili na dymce całą rozwaloną. Co to w ogóle, co to w ogóle jest? To nie chodzi o to, że to nas sprzedać, na czyjś... Pobawić się. Pobawić się, powiedzieć, zostawić, rozpierdolić i zostawić. No kurde, no to dobrze, niech pan wyciąga. Na razie. Nie przeszkadzam najlepszego. Na razie, cześć. Pozdrawiam, dzięki. Maseczka w koty, bluza w koty, na uszach psy. No, wszystko jest. Najlepszego, świetnie pani wygląda, żeby nie było coraz mniej chorób, żeby było. Dokładnie. I coraz bardziej stabilnie. Będę do przodu, no w końcu nowy rok za pasem. No tak, z górki. Będą zmiany. Na razie, dzięki. Na razie. Cześć.